Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszy koncert. Spotykamy się w tym niezwykłym miejscu, w cerkwi świętego Mikołaja w Łomaczowie, w centrum miasta, w ramach tegorocznego Festiwalu Dziedzictwa Kresu. Aby być krok bliżej muzyki wschodniej. To bez wątpienia niezwykle urokliwe miejsce. Zespół cerkiewny, w skład którego wchodzi cerkiew i dzwonnica. Zespół ten został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego w 1988 roku. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Łomaczowie pochodzi z roku 1330. W 1966 zbudowano w mieście drewnianą cerkiew, która przetrwała do lat 80. XIX wieku. W 1883 na miejscu drewnianej cerkwi zbudowano murowaną świątynię zaprojektowaną przez ukraińskiego architekta Wasyla Nachirnego. Obecna cerkiew z wyniosłą kopułą, która jest umieszczona na skrzyżowaniu nawy i transeptu, ma plan krzyża łacińskiego. Budynek ma trójbocznie zamknięte prezbiterium, dachy są pulpitowe i dwuspadowe. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia, a od południa skarbczyk. Niedaleko cerkwi znajduje się murowana dzwonnica z 1843 roku, przebudowana w 1862. W 1938 roku parafia w Łomaczowie liczyła około 3000 wiernych. Po 1947 parafia przestała istnieć, a cerkiew przejęła parafia rzymskokatolicka. Od roku 1956 ta świątynia była siedzibą kościoła rzymskokatolickiego. Od roku 1994 równocześnie cerkwi grekokatolickiej dopiero w 1998 przekazano ją w posiadanie grekokatolików. W roku 1979 cerkiew stała się świątynią drugiej w Łomaczowie parafii rzymskokatolickiej. Staraniem księdza Stanisława Skorodeckiego świątynię wyremontowano, a znajdujący się w niej zabytkowy ikonostas w 1979 zdemontowano i przekazano do miejscowego muzeum, skąd w roku 1993 trafił do grekokatolickiej katedry świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu. Dawniej ikonostas znajdował się w Łomaczowskiej cerkwi. Do katedry przemyskiej trafił jako depozyt. Chociaż aktualnie nie możemy go podziwiać w naszym mieście, to nie przestaje on należeć do wielowiekowej spuścizny ziemi łomaczowskiej. Specjaliści mówią, iż ikonostas jest obecnie jedynym na terenie południowo-wschodniej części kraju zabytkiem tej klasy, w pełni zachowanym zespołem ikon z przegrody ołtarzowej. W wyniku zmian politycznych w drugiej połowie lat 80. w Łomaczowskiej świątyni zaczęto regularnie odprawiać nabożeństwa grecko-katolickie. I tak w 1994 roku na stałe udostępniono wiernym ich dawną świątynię. Zaś w 2001 cerkiew ponownie stała się własnością kościoła grecko-katolickiego. Szanowni Państwo, dość tej encyklopedycznej wiedzy. Podczas dzisiejszego wieczoru jako pierwszy wystąpi Pan Marek Majcher. Zaś w drugiej części spotkania będziemy mogli wysłuchać koncertu chóru Halickie Dzwony z Iwano-Frankowska na Ukrainie.
Chór obejmuje męskie i żeńskie zespoły wokalne. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest pan Igor Dyniamec. Pan Igor jest absolwentem Lwowskiego Wyższego Instytutu Muzycznego, zasłużonym artystą ukraińskim, a także dyrektorem artystycznym Filharmonii Regionalnej w Iwano-Frankowskim.